A teraz zdradzę wam mały sekret. Nigdy nie jestem w stanie być do końca pewny tego, czy dobrze złapałem ostrość, ale to chyba będzie dobrze. Czajcie motyw. I to jest mega super istotne i bardzo ważne, gdy rozwijacie własną samoświadomość. I to działa bezpośrednio i powinno działać na każdego człowieka. Człowiek jest istotą samoświadomą. I wystarczy stać się bezpośrednio świadomy tego, że jesteś samoświadomy samego siebie, aby dostrzec, że ograniczają cię tylko zmysły i percepcje. Ale tak na dobrą sprawę nie jesteś w stanie znaleźć punktu odniesienia względem własnego położenia. I jesteś zanurzony tak jakby w korytarzu czystej jaźni. I możesz stać się bezpośrednio świadomy tego, że ty jesteś tą jaźnią. I jaźń ta nie posiada żadnego kształtu. Żadnego kształtu. Jest bezforemna, jest bezczasowa. I badając własną samoświadomość, nie jesteś w stanie opuścić tej jaźni. Innymi słowy, nawet gdy ja opowiadam o uważności, o tym, że warto jest być uważnym i medytować, to i tak nie jesteś w stanie uciec od pola uważności, bo wszystko to, co ty widzisz, to jest czysta świadomość, tak czy siak na co dzień. I na dobrą sprawę proces badania tej świadomości przez twoją uwagę niczym się nie różni od rozpoznania, że jest tylko świadomość i tylko czysta uwaga. I wszystkie dystynkcje i dualizmy zaczynają się zapadać. To znaczy, nie jesteś w stanie wyjść ponad świadomość, ponieważ wszystko to, co jest, to jest czysta świadomość. Więc nawet wychodząc ponad świadomość, i tak nadal jesteś zawarty w świadomości. I to rozbraja na czynniki pierwsze wszelkie teorie. Bo każda teoria jest na czymś skończona, ma jakiś relatywny model. Jest stricte kontekstualny i tak jakby zamknięty w takim pudełku. I każdy proces badania tego, co jest poza pudełkiem, tworzy kolejne pudełko. Więc nie jesteś w stanie wyjść poza pudełko, bo wychodząc z pudełka nadal jesteś w pudełku. Nie jesteś w stanie wyjść ponad pudełko. Jest tylko pudełko, składające się z samych pudełek. I to jest tak w nieskończoność. I na dobrą sprawę nie jesteś w stanie nawet poznać tego, czym ta nieskończoność jest, bo jest ona zjawiskiem nie do uchwycenia. Innymi słowy, żeby uchwycić nieskończoność, trzeba być bezpośrednio nieskończonością. Czajcie. Masakra. O. I tutaj, na pograniczu zrozumienia tego zjawiska, kończy się nasz umysł logiczny, wysypuje się ego, nie ma żadnych schematów, jest to totalnie czysta, absolutna pustka, będąca dokładnie tym samym, co czysta, pełna, nieskończona jaźń. I życie człowieka to jest taki nieskończony trip jaźni, doświadczającej samą siebie przez samą siebie. Miśki. Wszystko się kończy na poczuciu bycia człowiekiem. Innymi słowy, my jako ludzie znamy świadomość tylko i wyłącznie od tej ludzkiej strony, wiecie, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. I na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie poznać żadnej innej perspektywy poza tą ludzką. Nazwać ją, skatalogować i dzielić między sobą przy pomocy słów. Więc jesteśmy wszyscy ograniczeni przez język. Język tworzy naszą rzeczywistość. To jest niesamowite. To tak jakby język sam w sobie i kultura odpowiadały za sposób ukształtowania się twojego mózgu na poziomie fizycznym. Wszystkie słowa, którymi się komunikujemy na co dzień, zwroty, generalizacje,
stereotypy, uproszczenia. To wszystko mamy wdrukowane w nasze mózgi. I mamy taki swój własny polski świat. Ale są, wiecie, światy są różne i każdy ma swój własny świat. My akurat z takiego podłoża, powiedzmy, historycznego, etnicznego znamy ten polski świat najbardziej. Przy założeniu, że oglądają mnie Polacy. Każdy jeden fragment rzeczywistości, na który zwrócisz swoją uwagę, to jest czysta świadomość. Możesz zwrócić na to uwagę. Generalnie jest to doświadczalne. Nie? To, czym mówię, to jest doświadczalne w pełni. I możecie to zrobić razem ze mną teraz. Się kiedyś nauczę obsługi tym obiektywem. Obsługi tego obiektywu. I nieważne w jakim stanie świadomości jesteś, i tak zawsze jesteś w stanie dostrzec, że to wszystko jest tylko czysta świadomość. Nieważne, czy medytujesz, czy nie medytujesz, czy jesteś pod wpływem jakiejś substancji albo w jakimś określonym stanie fizycznym, i tak zawsze możesz dostrzec, że to jest wszystko świadomość. Nieźle. Naprawdę. Tylko geniusz mógł na to wpaść, słuchajcie. Czyli tylko sam geniusz mógł na to wszystko wpaść. I wiecie, i te wszystkie nasze ludzkie problemy, emocje, żale, frustracje, oczekiwanie, wiecie, ta nasza ludzka strona życia, ludzka gra, to wszystko to jest taki żart. Wiecie, praca, rodzina, kultura. Znaczy, ja nie twierdzę, że coś jest w tym złego. Nie, bo te rzeczy są świetne, te rzeczy są cudowne. Boże, jedyne jak jestem wciąż tym, że w ogóle egzystencja istnieje, to nie macie pojęcia. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka w ogóle jest. W zasadzie egzystencja sama w sobie jest czystym pięknem. Czysta świadomość ma swoje własne cechy jakościowe. Jedną z cech jakościowych czystej świadomości jest piękno. To jest jeden z tych aspektów rozwoju świadomości. Jak we wszystkim, poprzez obserwację jesteście w stanie dostrzec piękno. Piękno jest bezpośrednią świadomością tego, co jest, takim, jakie to jest, przez to, co jest. A że jest tylko to, to w chwili, gdy jesteś tego świadomy, to widzisz we wszystkim czyste piękno. Nie dlatego, bo życie dzieli się na niepiękno i na piękno. Nie, życie, świadomość tego życia jest pięknem. Życie nie dzieli się na niepiękno, czyli na brzydotę i na piękno. Życie nie jest dualistyczne, życie nie jest w jakimkolwiek podziale. Życie jest po prostu czystym pięknem. Jest to bezpośrednia świadomość tego, co jest, takim, jakim to coś jest. Zacząłem to nagranie od słów takich troszeczkę podniecających, tak? Byłem podekscytowany tym, że człowiek ma samoświadomość. Bo to jest mega odkrywcza rzecz, słuchajcie. Możemy myśleć o samych siebie, o sobie. Możemy myśleć o samych sobie. Możemy reflektować nad samymi sobą. To znaczy, możesz myśleć o tym, jaki byłeś minutę temu. Możesz teraz pomyśleć o tym, o czym myślałeś 2 minuty temu. Możesz tu i teraz pomyśleć o tym, co działo się tydzień temu albo 2 tygodnie temu. I możesz zdolność do autorefleksji, czyli możesz myśleć o sobie. Możesz stawiać samego siebie w różnych pozycjach, w różnych kontekstach sytuacyjnych, z różnych perspektyw i możesz obserwować samego siebie. Wiecie, że to jest mega zaskakujące zjawisko? Przynajmniej dla mnie. Popatrzcie, ile to umożliwia w kwestii rozwoju, że możecie patrzeć na każdą jedną sytuację z różnych punktów widzenia. Obiektywnie, subiektywnie, pod wpływem takiego przekonania, takiego myślenia tego i tamtego. Ale nie tylko. Możecie również zapominać o różnych rzeczach. I na przykład teraz możecie zapomnieć kompletnie o tym, co działo się wczoraj. Możemy też przewidywać to, co będzie.
czuć się zaniepokojeni z tego powodu. Wiecie, jest nawet jakaś część podobno naszego mózgu, która odpowiada za racjonalizację naszych zachowań. To znaczy, potrafimy się usprawiedliwiać. Wiecie co? To jest cudowne, że człowiek potrafi się usprawiedliwiać. Możesz się usprawiedliwić praktycznie ze wszystkiego. Możesz zmienić kontekst swojego myślenia sekundy na sekundę. Możesz się bać. To jest niesamowite. W ogóle możemy się bać. Chodzić na siłownię i budować biceps. Możecie też się zamyślić. Możecie błądzić w labiryncie własnych myśli. Możecie zatracić się w swojej własnej wyobraźni do takich poziomów, że w ogóle zapomniecie o tym, że jest to wyobraźnia. Wow. Mało tego, ten świat wyobrażony, świat logiki, schematów, niczym się nie różni od naszego codziennego świata, tego, którego żyjemy na co dzień, w chwili, gdy jesteśmy uważni tego, co jest i obserwujemy. Wiecie dlaczego? Bo świadomość jest jedna. I to jest niesamowite zjawisko. Że bezpośrednio nie jesteśmy w stanie uchwycić tego, czym jest świadomość. Ponieważ świadomość jest wszystkim tym, co jest. Świadomość jest wszystkim tym, co możemy zbadać. I gdy próbujemy zbadać świadomość, niejako próbujemy zbadać świadomość przez świadomość. I my zataczamy takie kółka. To znaczy próbujemy substancją, z której zbudowana jest rzeczywistość, uchwycić to, czym jest rzeczywistość. Rozumiecie? Przy pomocy świadomości nie da się uchwycić tego, czym jest świadomość. Ponieważ jest to jedno i to samo. Więc każda forma autorefleksji czy kontemplacji to jest tak, jakbyście wzięli ręce i próbowali tak złapać się. Rozumiecie? I tak, ale nie możecie, bo ta ręka próbuje złapać tą, a ta tą i się tak kręcą w kółko. I się tak przelewają. I świadomość sama w sobie jest ciągłym procesem twórczym. To znaczy, ciągle stwarza samą siebie. Patrzy na samą siebie i stwarza samą siebie. I nawet kiedyś stworzyłem taką teorię, że wpadła mi poprzez insight, że nie ma takiej możliwości, abyś ty jako człowiek posiadł wiedzę nad wszystkim. Bo w każdej sekundzie, tak, z minuty na minutę, powstaje coraz więcej wiedzy. I sam ten proces, gdybyś ty się uczył i przyswajał tą wiedzę, sprawiałby, że ta siła wypadkowa, która sprawia, że ta wiedza cały czas rośnie i jej przebywa, nie byłbyś w stanie jej wyprzedzić. I wiecie, najpiękniejsze jest to, że samą świadomość można wykorzystać do wielu fajnych rzeczy na co dzień. Przede wszystkim możemy uwierzyć w to, że mamy kontrolę nad życiem. Przede wszystkim możemy uwierzyć w to, że my jako obserwatorzy tego doświadczenia możemy wpływać na bieg wydarzeń, tworzyć różne teorie, koncepcje, wiecie, kreować rzeczywistość przy pomocy myśli. Czyli niejako jesteśmy ukryci za parawanem tej gry, ale jednocześnie jesteśmy jak aktorzy na scenie. Jedyne, co doświadczamy w tej rzeczywistości, to doświadczamy samych siebie. To znaczy, jedyną rzeczą, jakiej jesteś świadomy w swoim własnym życiu przez całą długość tego życia, to jesteś ty. Rozumiesz? Jesteś jedyną osobą, która przez całą długość swojego życia jest świadoma samej siebie. Bezpośrednio, z punktu widzenia pierwszej osoby, więc wszystko to, czego doświadczasz przez całe swoje życie, to jesteś tylko i wyłącznie ty. Nie ma niczego poza tobą. Cała rzeczywistość dzieje się poniekąd w naszych głowach. Czyli możemy założyć, że to, na co ty patrzysz teraz, to jest taka bańka, w której ty żyjesz. I to jest bańka twojego umysłu. Bo wszystko to, co dzieje się na zewnątrz ciebie, dzieje się również w tobie. W
w twoim wnętrzu, w twoim mózgu, umyśle, ciele, fizycznym. Więc wszystko to, na co ty patrzysz, to jesteś ty. Jesteś jedynym źródłem pamięci na swój własny temat, więc całe życie żyjesz w takiej bańce. W swojej głowie, tak jakby. I teraz, gdy ja o tym powiedziałem, wszystko wydaje się takie dziwne, nie? Popatrz, to wszystko to jesteś ty. Dziwne uczucie. To tak jakby przestrzeń, która jest wokół ciebie, ściany, na które się patrzysz, podłoga, którą czujesz i sufit u góry, to jest wszystko twoje ciało. Wyobraź sobie, że to jest przedłużenie twojego własnego ciała. Może nawet nie musisz sobie tego wyobrażać, bo tak po prostu jest. Zwróć na to swoją uwagę. I mało tego, ty jesteś tego wszystkiego świadomy. Życie jest cudem, naprawdę. Życie jest magiczną przygodą do odkrycia, naprawdę. To jest zagadka, to jest mistyczna zagadka. Ja kończę ten spontaniczny wykład, spontaniczny vlog. Tak mnie wzięła kreatywna idea. Wpadła do głowy, wracając z podróży, jechałem samochodem i pomyślałem, że chciałbym dzisiaj nagrać dla was wideo. A że jest brzydka pogoda, to nie brałem ze sobą ani drona, ani nie robiłem jakichś kreatywnych ujęć. I tak przy okazji wróciłem do domu, włączyłem aparat i postanowiłem podzielić się z wami tym przemyślunkiem. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.